Dakota i Anna Maria, czyli Konflikt, który mógłby mieć miejsce w totalnej porażce. Jak on by wyglądał? No cóż, może zacznijmy od krótkiego opisu. Nakota no, jest blondynką, która bardzo lubi paparazzi. Lubi bardzo jak paparazzi na każdym kroku ją fotografują. Lubi bardzo korzystać z telefonu, jest wręcz od niego uzależniona, więc jakbyśmy mieli ją dać na odpowiednik naszych polskich influencerek, to byłaby naszą taką polską influencerką, ale mam nadzieję, że nie ukradłaby loga i nie miałaby później afery w ekipie. No, przynajmniej jako mam nadzieję, o ile do, jak, do takowej ekipy by jakkolwiek by należała, tak więc no, możemy iść dalej. Jeżeli chodzi o inteligencję, to ona inteligencją co prawda nie grzeszy, aczkolwiek było parę momentów, gdzie można było, że tak powiem, powiedzieć, że niejednokrotnie potrafiła zaimponować. Natomiast Anna Maria. Anna Maria to jest taka... Pseudo-instagramerka, która próbuje za wszelką cenę, non-stop, poprawiać swój wygląd. No, wybacz mi, ale drugą Beyoncé to ty nie będziesz. Ogólnie z charakteru jest ona bardzo dziwna. Przemądrzała, myśli, że pozjadała wszystkie rozumy, i wydaje jej się, że przez to, że ona poprawia ciągle swój wygląd, to. Jest w stanie wygrać bezproblemowo totalną porażkę. Generalnie obie te postacie mają jedną wspólną cechę. Za bardzo nie skupiają się na grze, a bardziej próbują udopruchać siebie, jakiś swój wygląd. Żeby być jak najlepszą e, wyglądowo, a nie najlepszą, jeżeli chodzi o wyzwanie. Jeżeli chodzi o ich konflikt, kto miałby wygrać, to w mojej opinii wygrałaby tutaj Anna Maria. Dlatego że pomimo, że Dakota. E, w niektórych momentach potrafiła zaimponować no i zmieniła się w Dakota Zoida, no to umówmy się, ale Anna Maria wydaje mi się tutaj bardziej lepszą opcją, jeżeli chodzi o wygranie takowego konfliktu, czy też nawet i finału w totalnej porażce, jakby do takowego miało dojść. A Wy, co sądzicie? Napiszcie w sekcji komentarzy.